Libro Karach na Dąbrowska, 6 maja, zapraszam. Prezentowany materiał nie stanowi rekomendacji. Każde inwestowanie związane jest z ryzykiem inwestycyjnym. Zaczynamy jak zwykle od indeksów giełdowych. Przed nami Nasdaq, wykres dzienny. Nasdaq wyszedł z tego tutaj prostokąta, w którym znajdowały się notowania przez szereg dni. Przełamanie dołem, czyli spadki, czyli został przełamany ten poziom wsparcia prostokąt i linia trendu wzrostowego, która wspierała wzrosty, czyli mamy otwartą drogę bardziej do korekty. Natomiast pierwszym poziomem wsparcia jest połowa tego kanału wzrostowego, gdzie już raz notowania się odbiły, czyli to będzie pierwszy poziom wsparcia. Kolejny poziom wsparcia, dolne ograniczenie tego kanału, czyli Nasdaq w korekcie. Jeśli chodzi o SP 500, szeroki rynek amerykański, tutaj wykres dla odmiany tygodniowy, a nie dzienny. I odbicie następuje z tego poziomu tutaj oporu. Pierwsze wsparcie będzie to żółta linia. Te rejony to jest przełamany kanał wzrostowy w bardzo długim terminie. Mówimy tutaj o latach. Także to by była taka pierwsza natychmiastowy poziom wsparcia. Czyli to były indeksy amerykańskie. Jeśli zobaczymy na DAX. DAX przełamał pięknie tutaj te ograniczenia, które wspominałam, ten poziom wsparcia został przełamany, gwałtowna natychmiastowa korekta, ale też mamy natychmiastowe takie V odbicie, tak, w kształcie litery V. I teraz tak, te wzrosty dzisiejsze tutaj notowania bardzo szybko wzrosły, ale doszły do poziomu oporu. Tu jest poziom zwiększonych obrotów zaznaczony, także te wzrosty są, ale opór jest jeszcze przed nami, czyli dopiero zobaczymy, jak sobie tutaj notowania poradzą. Jeśli nie poradzą, to jednakże dalsze spadki są możliwe, tak? Czyli to jest wykres godzinny, będę obserwować z pewnością, co się dzieje z średnią. W tym momencie pozycje krótkie dla mnie nie są jakby otwarta możliwość, dlatego że średnia jest wychylona do góry i są wzrosty, także tutaj czekam, aż coś się wyklaruje, natomiast mam na uwadze, że jest to poziom oporu, więc spadki w dalszym ciągu i tak są możliwe. Co dalej? Dalej przed nami indeks, to jest ETF szerokiego rynku surowcowego, tak? Czyli widzimy i coraz częściej pojawia się w mediach temat inflacji. Banki centralne uspokajają, że inflacja jest czymś, z czym mamy się nie martwić, że jest to tylko bardzo tymczasowe i marginalne. Natomiast równocześnie też mówią, iż no, możemy się spodziewać wzrostu cen, także gdzieś tam to nie ma spójności. A poza tym, raz uruchomiona machina, nie tak łatwo ją zatrzymać. Czyli jeśli mamy wzrosty cen dla surowców, dla metali, dla wszystkich surowców rolnych, to nie jest to łatwo zatrzymać tą machinę. Także możemy się spodziewać dalszego wzrostu cen inflacyjnego, a jedynym metodą ochrony nas przed inflacją jest dołączenie się do niej poprzez właśnie zakup. Zakup czy to akcji, czy to surowców, czy to różnych aktywów, i wtedy nasza inwestycja będzie zarabiać inflacyjnie, że tak powiem, a my będziemy mieli jakby zabezpieczenie. Czyli metodą zabezpieczania się przed inflacją jest dołączenie do tego, czyli zakup, nieposiadanie aktywów w gotówce, dlatego że ten reset, o którym teraz się tak głośno mówi, to jakby ten reset jest na gotówce, tak? Czyli ten, kto będzie posiadał gotówkę, to najwięcej traci. Trzeba mieć coś za ulokowane aktywa w tych czasach. Czyli indeks surowców, widzimy wzrosty. Jeśli przejdę na stronę emitenta funduszu, to widzę sektory. Ponad 50% taki fundusz ma zainwestowany w sektor energii, tak? Czyli czy fundusze inwestycyjne, czy inwestorzy chcący dołączyć do tego trendu inwestowania w surowce, wybierając na przykład jakiś ETF, ten czy inny, w dużej mierze siłą rzeczy, nawet nie myśląc o energii, będą inwestować w energię, tak? Czyli gdzieś tam te koło się nakręca. Jeśli zaczną jedni kupować jeden instrument, to drugi będzie kupowany właśnie w tym sensie. Także, a jeśli energia, to w bardzo dużej wadze, mam tutaj na myśli crude oil, tak? Czyli ropę. Przejdźmy na wykres
ropy na wykresie kontraktów futures, jest to wykres ciągły, ropa WTI, wykres tygodniowy, tutaj pokazywany bardzo często, nastąpiło przełamanie linii oporu z bardzo długiej dekady w zasadzie. Jest tutaj teraz ruch korekcyjny i tak naprawdę bardzo ładne jest odbicie z tego. Nie wiadomo, czy to zejdziemy niżej, natomiast póki co jest to odbicie i ono trzyma. I ono trzyma. Zobaczmy na inną ropę, Brent. Tu nawet widać to jeszcze lepiej, jak tutaj są prowadzone te wzrosty. To jest wykres tygodniowy po pięknej linii trendu wzrostowego, czyli widzimy, iż budowane jest tutaj momentum, także jesteśmy tuż, tuż na szczytach z początku tego roku, tak? Czyli ku szczytom z 2021. Jeśli ktoś chciałby inwestować w ropę w długim terminie, to ma kilka możliwości. Albo może wybrać fundusz ETF, który pozbędzie się nam problemu contango. Czyli taki ETF posiada akcje poszczególnych firm, na przykład właśnie KSOP, wykres dzienny przed nami, lub kupić części składowe takiego funduszu. Możemy sobie wejść na stronę emitenta funduszy, zobaczyć, co on ma w składzie, zobaczyć ewentualnie poszczególne spółki i kupić akcje poszczególnych już firm, na przykład Total, jest to francuska firma notowana na giełdzie we Francji, w euro. Widzimy w ostatnich dniach, po dość długiej korekcie z marca, kwietnia, mamy powrót do wzrostów, czy inna firma Exxon, która wypłaca całkiem ładną średnią dywidendę na poziomie rzędu 5%, także powrót do wzrostów, także jest tutaj, będzie ten szczyt z tego roku testowany. Także to są tematy antyinflacyjne. Z pewnością ropa będzie dobrym tematem, jeśli chodzi o zabezpieczenie się przed inflacją. Co słychać na indeksie dolara? Indeks dolara, kontrakt futures. Mamy linię trendu tutaj, która wspiera gdzieś tam. Trudno mi ją nazwać nawet linia trendu wzrostowego, bo ona nie ma dobrego nachylenia, tak? Linia powinna być bardziej nachylona, ona jest położona. Mówi to dużo o geometrii ceny i pokazuje słabą dynamikę, tak? Także zobaczymy, jak to się utrzyma. Jeśli jednakże mielibyśmy do czynienia z przełamaniem tej linii, to kolejnym wsparciem jest tutaj dołek z 2018 roku i to tak naprawdę ten rejon nie jest daleko, tak? Czyli moim zdaniem jest realny. Mówimy tutaj licznik, mówimy tutaj o czym? O 2%, 3%, to nie jest tak dużo, a taka cena zyskałaby bardziej silny poziom wsparcia, tak? Także zobaczymy, jak dolar sobie poradzi. Póki co linia działa jako poziom wsparcia. Notowania są zatrzymane tutaj przez szereg dni. Natomiast jeśli zostanie przełamana, otwiera to drogę do właśnie 88,50, ten rejon, tak? Metale szlachetne. Jeśli dolar będzie się osłabiał, będzie to stanowiło bardzo dobrą wiadomość dla metali szlachetnych. Coś się dzieje w metalach szlachetnych. Widzimy pewne tutaj ożywienie. Są to jeszcze jakieś tam pierwsze jaskółki. Natomiast coś się dzieje. Czyli widzimy, jest korekta od sierpnia, czyli bardzo, bardzo długa korekta. Wiele miesięcy patrzymy tutaj na złoto. Notowania złota znajdują się w tej korekcie i powoli tutaj testują już po raz drugi ten opór, kanał spadkowy dla złota. Czyli widzimy tutaj gdzieś tam budowane jakieś momentum. Mamy tu odbicie od podwójnego dnia, odbicie po raz trzeci od tego kanału spadkowego. A poza tym, co najważniejsze, to odbicie marcowe sprowadziło notowania do bardzo silnego poziomu oporu, wsparcia, przepraszam, tak? Kiedyś to był opór, później to było wsparcie. Marzec zeszłego roku, można powiedzieć, kluczowy poziom, tak? Kluczowy poziom, jeśli chodzi o złoto. Także mocny poziom, jest odbicie i podwójne dno, jest to silna formacja.
No także gdzieś buduje się momentum dla złota, bez dwóch zdań. Jeśli przejdziemy na srebro, srebro wygląda dużo lepiej pod względem analizy technicznej, patrząc typowo od sierpnia. Widzimy tu zupełnie inną sytuację, lepszą. I też gdzieś tam jest otwarta droga do testu szczytu z tego roku, czyli mamy odbicie od linii trendu tutaj, która ogranicza, wspiera wzrosty. Co ważne, mamy przełamanie silne tutaj linii zwiększonych obrotów 26 190. Także momentum jest budowane także i dla srebra. No i nie zapominajmy, oba te metale są bardzo, bardzo gdzieś tam niedowartościowane, patrząc z długiego terminu, w porównaniu z wszystkimi innymi aktywami, które bardzo wyceny rosną, czy to dla kukurydzy, soi, czy gdzie nie spojrzymy, to złoto, srebro pozostaje bardzo w tyle i być może kiedyś to nadrobi, tak? Czyli niedowartościowane aktywa. Inne metale szlachetne, które gdzieś mają lepsze, silniejsze momentum i te wzrosty już widzimy, to jest pallad, tak? Pallad to jest kontrakt terminowy, wykres tygodniowy, kontrakt ciągły. Ostatnio pierwszy raz gdzieś tam w tym ujęciu pokazywałam pallad i dałam tutaj zapytanie, czy dojdzie do ceny 4000. I wtedy notowania dopiero co przełamały szczyt z początku 2020, tak? To była ta świeczka i od tego czasu bardzo ładnie ceny rosną. Generalnie takie przełamania, mówimy tutaj gdzieś tam o rzędzie powiedzmy 7%, przełamania oporu otwierają ścieżkę do dalszego ruchu ceny, tak? Czyli to właśnie mówi nam analiza techniczna, daje nam taką informację o momentum tego, co się dzieje, czyli to mamy pallad, pallad metal, który w ostatnich latach miał fenomenalne wzrosty po rocznej korekcie, rocznej konsolidacji, która była zamknięta tutaj w tym trójkącie, widzimy wyraźny powrót do wzrostu. Patrząc na fundusz palladu, gdzieś tam jest w tyle, lepiej radzą sobie kontrakty futures, natomiast gdzieś tam jest to kalka, natomiast nie notuję aż takich wzrostów jak sam kontrakt futures. Kolejnym tematem jest platyna. Platyna, wykres tygodniowy, kontrakty futures. Platyna jest bardzo niedoszacowanym metalem, nawet bardziej niż złoto i srebro. I widzimy tutaj też ładny momentum, tak? Czyli mamy tutaj kilka linii trendu wzrostowego, jedna tutaj ta taka blada. Natomiast widzimy, że notowania jakby chciały przyspieszyć, czyli wspierane są przez tą linię. Wielokrotnie testowana. I mamy teraz dzisiaj świeczka, dzisiejszy, jak rano otworzyłam wykres, to nawet świeczka tygodniowa była czerwona, a teraz zamienia się na zieloną, czyli dzisiaj ładnie platyna sobie radzi. Jeśli ta linia zostanie obroniona i tak się tydzień zakończy ponad tą linią, no to będziemy mieli obronioną tą linię i to będzie potwierdzeniem, budowaniem tego momentu z tej właśnie stromej linii, czyli to jeśli chodzi o platynę. Platynę też mamy, fundusz na platynę, czyli przełamanie tutaj, zamknięcie się świeczki kolejnej ponad tym szczytem z marca będzie z pewnością oznaczało budowanie momentum prowzrostowe. I miedź. Miedź znowu wykres ciągły kontraktów terminowych. Widzimy, iż notowania znajdują się na szczytach historycznych, czyli bardzo ładnie miedź się zachowuje, czyli widzimy ten wzrost cen. I teraz jest pytanie, bo tak w mediach głównego nurtu zawsze przewija się temat, że jest wzrost cen na przykład miedź i inne metale, dlatego że jest wzrost zapotrzebowania, tak, popytu. Ale czy tylko? Czy to nie jest wzrost inwestycyjny? Czy to nie są inwestorzy, którzy chcą się zabezpieczyć przeciw inflacji i po prostu kupują aktywa
gdyż po prostu w celach inwestycyjnych, tak? Także tu mamy miedź. Także takie tematy, sądzę, że dużo tematów ważnych poruszyłam. Wam zostawiam wszystkie decyzje inwestycyjne, bo to do każdego należy podejmowanie własnych decyzji. Ryzyko jest wasze, później zyski też są wasze. Dziękuję za uwagę. Zapraszam do pozostawienia komentarzy, lajków, jeśli uważacie, że materiał jest potrzebny. Dziękuję. Do usłyszenia. Pozdrawiam.